Hej, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Więc przechodzimy do wspinaczki. Wygląda na to. Na samą antenę tam na górze. Dobra, teraz po drabinie. Okay. Cała przerdzewiała jest. Dziwne, że stoi w ogóle. Damy radę. Ups. O, no, dajesz, dajesz. Jeszcze wyżej. Wychodź, wychodź. Ach, sakra. Mnie to by tam szlak trafił. A to trzeba jeszcze wyżej. A po tym? O, masakra. Dajesz. Musisz skoczyć. Wow. Wygiął się. Udało się. Na samym szczycie wieży. Alex? Lara? I'm at the panel. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Okay, szukamy sygnału. Dobra. Stand by for response. You're tuned to the International Emergency Broadcast Response System. Please identify your situation and location coordinate. Mayday! Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on, come on. Mayday, mayday, this is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. We've got your approximate position, but we could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Now. Lara Croft, you are my hero! Czuję, że ta krótkofalówka nie spadnie z tamtej puszki na tej wysokości. No dobra, czy musimy coś podpalić? To co? No jedziemy. Łap się. That's one way to get down. No. Dobrze powiedziane.
fuel tanks. Okej, akurat mamy paliwo, jak znalazł. Need to find a way to light this fuel. No, lepiej po nim nie chodzić w takim razie. Jak mamy je podpalać? No, nic nie ma. Tu jest jakiś pan. Pewnie też żołnierz. O, co to? No, zapalniczkę sobie zrobiliśmy. Teraz sobie mogę na poczekaniu podpalać pochodnie. Przydatna rzecz. Lepiej się odsunąć. Wow. No to powinni zobaczyć. Czyli wygląda na to, że jednak ktoś tu potrafi wzywać burzę. Oho, ciekawe. Co to się dzieje? I w prawo szybko. Uff. No to nas uratowali. Dochodźmy do pana pilota. Teraz my go musimy ratować. Chyba ta wioska jest trochę niestabilna. Ciekawe, że ktoś tu mieszkał. Łapaj się. Co to za dynamit? No przecież uniknąłem ładnie. Co za gnojki. Już po nim. No, nie żyje. Dobra, może tu coś jest jednak. O, tu można wyjść. Co tam znajdziemy? O!
Takie skrzyneczki to zawsze lubię. Ognisko. Laura, what the hell happened? The storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Laura, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. I can't get it out of my head. A storm that came out of nowhere, out of a clear sky, and brought down a plane. It's not rational. You know it's not rational, Laura. There must be some explanation. I just don't know what it is yet. Laura nie wierzy, że ta burza mogłaby być spowodowana jakimś paranormalnym zjawiskiem. Wow, wow, wow. Co się dzieje z kamerą? Aha! O nie, co? No super. Lina, kolejny element naszego arsenału. Teraz możemy strzelać liną, która ma interakcję z innymi elementami właśnie oznaczonymi liną. Na przykład z ich osłoną. Oj nie, proszę mnie nie mołotowować. No i pobici. Nawet z głową w dół jestem w stanie ich pokonać. Lara to potrafi skakać, nie? Dobra, no to musimy sobie tu przytargać. Łap się do góry. Na pewno tam są jakieś fanty, to się tam dostaniemy. No, niby coś jest. No, może lepiej skoczyć. Okej, możemy sobie teraz robić mosty z lin i dzięki nim pokonywać przeszkody takie. Całkiem sprawnie. Tu są jacyś przeciwnicy, o to jest pytanie. Wygląda na to, że nie. No to mamy takie drzwi.
O, Ross. I'm really glad you moved. You and me both, girl. One moment they were fine, the next. There was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. Co-pilot, Jessup, a bear. Another pilot. 1-7-7-8. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed and needed a pin aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Okej, okay, on sobie tu tak będzie siedział, tak? O, mamy skill do rozdania. Co mnie najbardziej interesuje? Stąd nic. Może tutaj. No to weźmy już ten odzyskiwanie strzał. Niech będzie. O! Ciekawe. Dostaliśmy awans na srebrny poziom. I teraz możemy walczyć z Chakanem. To dobrze. Look, Lara, if you insist on doing this, don't take your time. I'm sorry, Roth, but I can't just leave him out there alone. What about you? I'm heading down the mountain. Maybe I can join up with the others. I can't just sit here. Get moving, Lara. The sooner you do this, the sooner you can join the rest of us. No i tyle. Dobra, to idziemy. No to na dół. You're probably right, but we got orders. I'm gonna head down and join the others at the plane. You keep checking these ruins. Yeah, I'll get right on that. Mamy kolejnych bad guysów. Tutaj nic nie mogę zrobić. Nie. Jakbym szedł tu. On tu idzie. A, chyba pierwszy zdjęty. Nie spadnij! No nie spadł. Kolejnego. A ten trzeci to nie wiem gdzie poszedł. Oni są prawie głusi normalnie. Nie słyszę nas, za to jeśli jesteśmy do nich przodem, to od razu nas zobaczą. O! Skarb. Co to będzie tym razem? Used in traditional Japanese herbal medicine or kampo. Looks like this vial has been sealed for many years. Jakieś grzybki. Co tu może być ciekawszego? No. Powiedz coś jeszcze, Lara. These are probably Maitake mushrooms, used to boost the immune system.
also known as dancing mushrooms. No dobra. Czyli mamy dodatkowe informacje, więcej jak spików. O! Mogę już ulepszyć łuk. Bo zebrałem dwie części już do niego. Na pewno to zrobię, bo łuk jest bardzo fajną bronią. Taką naszym odpowiednikiem snajperki. Tamten trzeci widocznie musiał zjechać tutaj na dół po linie. Ale go nie widzę. I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open. To mi wygląda jak ta pierwsza wioska, w której byliśmy, tylko że teraz tutaj spadł ten wielki samolot. Oni coś przy nim grzebią. Widocznie. Tak, no tutaj jest to ten grobowiec, który jako pierwszy przejrzeliśmy. Powinienem tam iść? No w sumie zawsze mogę wrócić. Zobaczmy, co tam jest. No, materiały. O, zaczynamy zbierać już części do karabinu. To tym lepiej. No te zające są szybkie. Father Matthias will set us free. Fear the demons. Jakich demonów? O czym wy mówicie? Someone looked at this picture many times. It's been folded and unfolded repeatedly. He never returned home. This island has taken so many lives. Jakiś Amerykanin na swojej żonie albo dziewczynie. Ciekawe. Słyszałem tu świniaka. Ze świniaków można duże rzeczy wyciągnąć. Może upolujemy jakiegoś. O! Zajączek. Tego też można obskurować, prawda? Tak. Ale musiał do świniaka się dobrać. Okej. Okay. No, 15 salvage, całkiem już sporo. Tutaj sobie nic ciekawego. O, ale tu jest jeszcze duża skrzynia. Lubię to. 65 materiałów. Kolejna duża skrzynia. Ten samolot miał skarby w sobie. No widzicie? Tędy szliśmy na górę, a tutaj gdzieś w tym miejscu, o tutaj dokładnie Rota pogryzły wilki. So I'm just gonna come right out with it. Alicia is yours. Wow, wow. Reyes jest w ciąży i ma dziecko z Rotem. No to ciekawe. No to wiem, że nie. Ale bohaterowie nic nie powiedzą, to jest tylko taki, nie wiem, smaczek fabularny. Już dwie części do karabinu. Idziemy jak burza z tym.
O, tędy można się wrócić już na górę chyba. Jakbym jeszcze zwiedził tutaj to miejsce. Bo widziałem tu fajną rzecz. Mianowicie ten koksownik. Możemy go podpalić. A potem rozbujać. Powinien dotknąć ogniem tamten worek. O tak. A z tego oczywiście idą materiały. A materiały to ja lubię. No co? Nie wyskoczysz tu? Laruś. Dobra. Jeszcze raz. Powinnyś tu wyskoczyć. Co ty to? I hop. O, no teraz ci zadziałało. No chyba już wracamy na trasę pierwotną. Dokładnie. Ale to, czy znajdziemy pilota żywego, zobaczycie już w następnym odcinku. Na razie się z wami żegnam. Bye.